Program zaczynamy dziś tchnieniem wiosny. To jeden z polskich ogrodów pokazowych w Dobrzycy, na północy kraju. Można tu nie tylko się zrelaksować, ale także podziwiać piękne, niespotykane okazy, jak rosną, kwitną, kuszą kolorami, kształtami i zapachami. Jest tu również okazja, by obejrzeć rozmaite ogrody tematyczne. Wybraliśmy się tam w podróż z klimatem i z pasją w zeszłe lato. Przez lata gospodarstwo się rozrastało, teraz to już prawie 90 hektarów. Tak, dokładnie 88, ale w skład tego układu wchodzi szkółka roślinozdobnych, centrum ogrodnicze, no i dwa ogrody. Jeden tutaj, w którym jesteśmy obecnie, to ogród tematyczny Hortulus, który ma blisko 30 lat, ale nowych ogród, który zaczęliśmy zakładać na początku 2003 roku, to są właściwie cały kompleks ogrodów, ogrody Hortulus Spectabilis. Udostępniliśmy dopiero w 2014 roku. Jest największy na świecie labirynt grabowy, ponad hektar, z wieżą widokową. No i ten ogród na dzień dzisiejszy się rozwija najbardziej. Tutaj mamy akurat przykład pięknego ogrodu ziołowego, bo zioła możemy oczywiście wykorzystywać w kuchni, ale też mogą pięknie ozdobić nam ogród. Tak, zioła możemy sadzić w naszych ogrodach, ale też tarasach i balkonach. Niektóre wymagają takiej uprawy doniczkowej, jak ta na przykład lipia cytrynowa. Może Pani sobie tutaj powąchać o takim doskonałym cytrynowym zapachu. Cudo. Tak, doskonała do wody, do drinków, herbaty. Tylko musimy pamiętać, że na zimę ją trzeba schować. Możemy sadzić rozmaryn, lubczyk, mięty. Mięty są różnego typu, czekoladowe, pomarańczowe, bananowe, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku już tylko czekać na kolejny sezon. Każdy z nas chce, by jego ogród był piękny. Ważne jednak tak, żeby był użyteczny i przyjazny środowisku. Zapanowała moda na przydomowe warzywniki. Zalet ekowarzywnika jest sporo. Zamiast kupować rośliny jadalne w sklepie, możemy je samodzielnie wyhodować bez korzystania ze środków chemicznych. Warzywa będą więc zdrowsze, smaczniejsze i zawsze na wyciągnięcie ręki, a wystarczy odrobina wysiłku i cierpliwości. Zaczynamy od nasion bio. Ekologię do ogrodu możemy wprowadzać między innymi dzięki biowarzywom. Tak, coraz częściej możemy spotkać w centrach ogrodniczych propozycje, które są nasiona bio. Co to oznacza? To oznacza, że pochodzą z certyfikowanego, kontrolowanego gospodarstwa, gdzie nie są poddane żadnym nawozom sztucznym czy ochronie roślin poprzez środki chemiczne. Wzrost tych roślin odbywa się w sposób bardzo naturalny. Płodozmian, który jest stosowany właśnie w uprawie nasion roślin bio, powoduje, że one zachowują swoją dobrą jakość. Bardzo często tutaj mamy właśnie zgromadzone przed nami warzywa, które pochodzą z takiego gospodarstwa i można zaobserwować, że są naprawdę jędrne, duże, dzięki temu, że odpowiednio były traktowane i wysiew nasion następował w odpowiednim podozmianie. Czym się różnią te nasiona bio od tych tradycyjnych? Nasiona bio mają certyfikat, przechodzą przez specjalne badania i zgodnie z wymogiem mają oznaczenie. Na torebce jest zaznaczona informacja, to jest listek z gwiazdką, że właśnie pochodzą z certyfikowanej uprawy. Ta uprawa jest w 100% pozbawiona nawozów sztucznych i ochrony chemicznej. Czy wszystkie gatunki warzyw mogą być z bionasion, czy nie? Ale rzeczywiście, nie ma tu żadnego ograniczenia. Najważniejsze, aby te przygotowane nasiona, które chcemy pozyskać do wysiewu, pochodziły z certyfikowanego ekologicznego gospodarstwa. Jeżeli dysponujemy przestrzenią ogrodową, mamy do wyboru kilka metod uprawy warzyw. Najbardziej klasyczna to oczywiście hodowla bezpośrednio w gruncie. W tym przypadku trzeba przede wszystkim zdecydować, jak dużo miejsca zamierzamy przeznaczyć na warzywnik. To z kolei zależy od tego, ile czasu możemy mu regularnie poświęcać. Najlepiej zacząć od niewielkiej przestrzeni, a dopiero potem ewentualnie ją powiększać. Kiedy już wybierzemy lokalizację i wielkość warzywnika, należy starannie zaplanować rozmieszczenie ścieżek i grządek tak, aby nie ograniczyć sobie dostępu do żadnej części ogródka. Alternatywnym rozwiązaniem jest warzywnik w skrzyniach, czyli na tzw. podwyższonych grządkach.
Taki sposób hodowli wymaga mniej pracy, a nierzadko przynosi o wiele lepsze efekty. Rośliny rosną szybciej, są trwalsze i niemal nie wymagają pielenia. Co ważne, skrzynki możemy napełnić ziemią lepiej nadającą się do uprawy niż ta w naszym ogródku. Trzeba jednak pamiętać, że podłoże w podwyższonych grządkach wysycha szybciej, więc warzywa na nich rosnące wymagają częstszego podlewania. Czy są już na rynku takie rozwiązania, które pozwalają nam stworzyć taki gotowy ogródek bio? Tak, nasza firma przygotowała dwie propozycje. Jeden zestaw warzyw na taśmach, które bardzo ułatwiają nam założenie ogródka, to jest zestaw taśm, które zawierają warzywa tak zwane antyoksydanty, naturalne. To przede wszystkim zielone warzywa, czyli pietruszka, jarmuż. Drugi zestaw z kolei jest to w 100% zielona dieta. I tam podaliśmy, zaproponowaliśmy wszystkie te warzywa zielone. Jeżeli przygotujemy z tego koktajl, spowoduje, że mamy specjalną dietę oczyszczającą, czyli tak zwany detoks. Czyli tak naprawdę z podstawową wiedzą o warzywach, z pomocą takich gotowych produktów, możemy sobie zaserwować porcję zdrowia odpowiednio skomponowaną. Tak, dokładnie. Nie wymaga to dużego przestrzeni. Wystarczy dokładnie 4 metry kwadratowe, abyśmy stworzyli dla siebie bardzo wartościowy ogródek. Poza nasionami bio warto pomyśleć również o doniczkach biodegradowalnych. Pamiętajmy o tym, że warzywa uprawia się również z rosady. Do tego celu najlepiej jest użyć ekologicznych, biodegradowalnych doniczek, które są na przykład z torfu. Wówczas na przykład seler czy pomidory, kiedy osiągną 2-3 liścienie, już są takie silne, możemy je przesadzać do innych, większych pojemników, ale w zasadzie w tych doniczkach biodegradowalnych mogą pozostać do samego momentu, aż zostaną wysadzone do gruntu. Czyli z jednej strony bionasiona, a z drugiej biodegradowalne doniczki. Jeszcze wyjaśnijmy, jakie to są te doniczki. To jest prasowany torf, który podczas rozrastania się korzenia rośliny ulega rozbiciu, rozwarstwieniu i jednocześnie staje się naturalnym nawozem. W warzywniku warto sadzić obok siebie różne gatunki, bo spowalnia to zarówno proces wyjaławiania gleby, jak i rozwój szkodników. Jednak trzeba przy tym zadbać o tak zwane dobre sąsiedztwo warzyw. Przykładowo, cukinię warto posadzić razem z kukurydzą i rzodkiewką, fasolę i brokuły z miętą. Z kolei burak dobrze czuje się w towarzystwie m.in. cebuli, pomidora, marchewki czy sałaty. Dodatkowo warzywa o rozbudowanym, głębokim systemie korzeniowym najlepiej sadzić z tymi, których korzenie sięgają płytko.